Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest Shadow of War, kontynuujemy naszą rozgrywkę i chyba zbliżamy się coraz bardziej do końca. Jak wygląda sytuacja? Teraz sobie najpierw usunę te u góry, bo jest rodzaj umiejętności. Ja nie mam w co rozdawać tych pieprzonych umiejętności, nie ma tutaj nic praktycznie pożytecznego, żeby to rozdać już. Ale jeżeli chodzi o misję, będziemy teraz bronić fortu przed Nazgulami. I nie wiem, ile to zajmie, ale tak, jak będzie wyglądać kolejność? Kolejność wygląda tak, że najpierw musimy przejść na mapę. Mamy tutaj Nazguli, tutaj jesteśmy w tej zimowej lokacji sobie, w Saregost. A następnie pójdziemy sobie tutaj, do Nurnen, żeby... Ach, ten nie przybliży mi do Nurnen. Żeby mamy tam dwa questy, nie pamiętam dokładnie jakie. Jedno to jest, żeby tego Brusa puścić mu w pierdol. A drugi to jest... był jakiś drugi quest tutaj, mi się zdaje? No był, no kurna, no. Jakiś fabularny. No dobra, never mind. No to w takim razie robimy sobie walkę z Nazgulami. I cyk. Oh, oh, oh. Of all the Nazgul, his fall was most tragic. His rage knows no bounds. The Dark Lord will have his prize, Ranger of Gondor. That fortress is a tiny island surrounded by a sea of darkness. And the tide rises against you. O, ale to nawiązał do przypływ i morza, o kurde. O, gule Karagory. Mam nadzieję, że inne orki też bronią. A nie, że ja tylko jestem. Jak pojeb. Pokonaj Helma Żelaznorękiego. Ała, trafił mnie. Dziabnął mnie jebany. Widziałeś? Dziabnął mnie. Dobra, my tam idziemy do niego na YOLO od razu. Pokonamy go chyba w chwilę dosłownie. A ten Karagor jak tam się mota w ciemność, w tle. Powiem wam ogółem, że oglądałem sobie jak tego Władcę Pierścieni na maratonie. To zwróciłem uwagę. O kurna, drak. O fuck. To zwróciłem sobie uwagę na jedną kwestię, że... Dobra, zatrułem go. Że dosyć do dupy były zrobione według mnie Nazgule we Władcy Pierścieni, wam powiem. Nazgule to takie cipki jednak były, moim zdaniem. Dobra, po jednym draku. Gdyż... W ogóle, kurwa, Armia Mordoru jest według mnie bez sensu w tym, we Władcy Pierścieni. To jest jakby mój największy ból, jeżeli chodzi o... No, to uniwersum. Ponieważ orki niby są... Niby... O, ja pierdolę, co się wydarzyło? O, kurwa, Grauk. Co on tutaj nawołał? Chodź tu, skurny synie. A, dobra, to się zajmę od razu. Ale zarąbisty pojedynek, powiem wam. To jest na serio fajne. Weź przejmij tego skurwysyna. Trzymaj, okej, okay, mogę spłynąć na wrogu, mogę cisnąć głazem. To jest jakiś dowalony grał. Ale chyba padł od razu, bo ten grał. Raczej nie miałem go przejmować, mi się zdaje. No i powiem wam właśnie, że te Nazgule, kurna, no bo one... No nie są te straszne, co nie. A Aragorn sam, który, no był Dunedainem, co prawda. Ale jakiś wyjątkowy on nie był. Nie, jednak, że nie wiem, super wojownikiem, znaczy no, żył 80 lat, miał czas trenować i tak dalej. Ale, no kurna, że pokonał po prostu 4 czy 5 Nazguli tam, to dla mnie troszkę nie pasuje i to samą po prostu pochodnią. Mówię o filmie, już nie pamiętam dokładnie jak w książce było. Książkę czytałem 3 lata temu, więc każdego szczegółu już nie pamiętam. Kurna, nie spierdalaj mi, ja muszę egzekucję pierdzielnąć, dobra. Ole, pizgnął, ale pizga. Ale jebło. Dobra, odsyłamy Nazgula. O kurwa, oddał mi. Jebnął mnie skubany. Dobrze. Tak myślałem, że ona się pojawi w walce z Nazgulami w końcu. Że ona też w stanie jest go odesłać, bo ma pierś i Galadzieli.
What about yours? Okej, okay, Eltaril jest. Aż góle się kurwa zesrały, patrzymy na nie, co się dzieje. Misja wykonana. Oła, rzeczywiście tutaj dostałem mocno. Znaczy tak fabularnie mi odcięli życie. Ja miałem sporo. Jaki jest kolejny questior? Bo tutaj chyba coś jest? Tu? Ogień i furia. Dobra, rozegramy sobie kwestię z tymi. Z Nazgulami. A ja wracam do mojego tematu. Też mi się nie podobało, że Gandalf stracił różdżkę we Władcy Pierścieni przeciwko Nazgulom. Ogólnie jednak ten wątek Nazguli tak średnio był zrobiony. Niby wielkie koksy, gdzie się pojawiają, to rozpieprzają, a albo ich z nich nie korzystają, albo po prostu zostają w pierdol. Też pod Minas Tirith by chyba tylko jeden Nazgul, tak mi się zdaje. Właśnie Witch King, nie wiem, czy byli pozostali, przynajmniej tak na filmie wyglądało. To jest to, co mnie bolało właśnie. Nazgule w filmie mnie bolały, powiem wam. Okej, zobaczmy teraz, jaka jest sytuacja z tym Nazgulem, bo ścigamy go dalej. Eltariel będzie nam pomagać. Gościuwo, nieraz my ci pomogliśmy. Masz jakiś problem. O, że nie zabiła go. It was not the first time for you to face Helm, was it? I've faced each Ringwraith more times than I can count. And you've never defeated them? Not yet. Then why do you keep fighting? In the war against darkness, sometimes stalemate is victory. Ooh, jak ładnie powiedziane. O, czy będzie ten... For now. Nie było jeszcze tajna zgula na tym jeźdźcu powietrza, co nie? To nie jest drak, tylko... O, to jest drak? To będzie draka na zgula. Chodź tu, skurwysynie, patrz! Patrz, jak cię cisnę, patrz! Cyk! Nie mam skupienia. I masz. Kurwa, drak na zgula. Super przeciwnik. Jezus, ziomek, nie jednego. Nie jednego draka już opanowaliśmy tutaj. Ty do mnie coś pierdzieli, że żeśmy go opanowali. Dobra, wiecie, jak ich pokonamy? Tak. One sobie wylądowały, więc my im pieprzymy elfim gniewem. Bijemy każdego w obozie dodatkowo. Bo why not? Spirit endures. It returns to Barad-dûr, growing in strength until it can again take physical form. So, they are banished from there. O, a więc jednak są podobni. Nazgûle oraz Talion. To coraz bardziej daje mi jakby informację, że Talion może stać się Nazgûlem, ewentualnie Celebrimbor. A jeszcze chyba tej Nazgûle są wszystkie, a to się dzieje tuż przed wydarzeniami z książki i filmu, chociaż może jednocześnie też w trakcie wydarzeń z książki i filmu Władcy Pierścieni. A, wejdzie tutaj? Wejdzie. Z tego powodu, że musimy pamiętać, że, 111, że w 111 urodziny Bilba Frodo miał chyba 33 lata, a później przy wyruszeniu z pierścieniem miał 50 lat. Mniej więcej, ten deseń. I to po prostu oznacza, że jest szansa, że tutaj na przykład, jak my sobie biegamy, to Frodo sobie chilluje u siebie w chatce z pierścionkiem, chcąc znikać przed swoją ciotką oraz wujem z tych Bagginsów z Brickleberry, czy jak się tam nazywali. Okej, okay, dawaj gościu, pa to, jak on jest ciśnięty, ja go sam później jeszcze podczas jego oblężenia powaliłem. A ten co teraz, jak mamy Eltaril jeszcze obok siebie, no god damn it. No on jest żałosny. A, draki przywołał, dobra. Jeszcze nas będzie w górę się bawić. Kurde, klepie jebany. Eltaril mam nadzieję, że zajmie się drakami, bo ja troszkę od nich obrywam. Jo, pierdolę, jak on się odpalił nagle. Ja, pierdziele, ale też fajna sprawa, ponieważ my jak mamy ten...
elf jest skupienie odpalone, co nie, to nie wpływa na niego. On się porusza normalnie podczas niego. Okej, jest załamany, więc odsyłamy go ponownie. Nie wiem, czy draki były wymagane do questa czy coś. Should have given me your daughter's hand when I asked. O Jezu. To jest helm? Tak, o kurna. For your daughter's safe return. Jest głos Saurona! Normalny! Ja pierdzielę, chyba nigdy nie było normalnego głosu Saurona. Please, don't fight him. If you kill me, you'll start a war. War has come! Ohohoho, jaki pizgnął, o. Ale się odpalił, ale to zajebiste. I takie historie na zgoli chciałbym oglądać. Jo, je wie, właśnie o czasie, gdzie były ten, gdzie byli ci królowie, gdzie pierwsza walka z Sauronem, kompletnie o tym. Jo, pierdole. Beside Sauron, as he gave these kings the very rings that doomed them! Those rings were meant to bring order. Sauron deceived me, he deceived us all. Knowing what you know now, still, you crafted a new ring. We crafted a ring. Why else did you pick up my hammer? It is not noble men we are dominating, but savage orcs. And it is with this army that all Sauron has wrought will be un. O pierdole, ale fajne! Jakie fajne! Jeszcze jak się zaśmiał, jak go wyśmiał tam, że ha! Przecież ty też to zrobiłeś! Jezu! Jakie przykozackie! Jakie cudo! Kurna, te fabularne momenty rzeczywiście są tutaj dobre. Już czasem mnie ten Baranor i Idril nudzili. Powiem wam, dobrze, że się skończyły ich questy. Eltairy są jeszcze spoko, chociaż też były nużące, jak po prostu się szło i biło się z tymi, z Nazgulami. Teraz to akurat było zarąbiste. W tym regionie chyba już nic nie mamy do zrobienia, co nie? Tak patrzę na czas odcinka, spokojnie. I tutaj nic już nie ma, więc... A, jeszcze ten. Było coś z tym lasem, Fardan. Było do zrobienia, co nie? Tutaj mamy ożywieńcy, Gorgodot, które na zgóle do tych nawiedzonych krain. Czyli na zgóle tutaj się pojawią, ale tutaj był quest właśnie też z tym, że ta, jak ona się nazywała, Farnan się poświęciła, żeby walczyć z Nazgulem. I tutaj też jest jakiś questik w związku z tym. Więc na razie zajmiemy się tą Farnan, a później sobie odbijemy tą lokalizację. Lokację. Dobra, udajemy się do lasu Karnan, żeby zobaczyć jak on wygląda, co jest właśnie z Karnan. Mamy tutaj questa, żeby... No ona ogólnie tam chyba jednak została pod tym lodem, razem z Balrogiem, poświęcając się. Myślałem, że będzie to bez problemu jednak. Widzę, że góle i tak dalej atakują, tutaj na lewo i prawo, jak popadnie. You have sacrificed much.
long afore, buried was Torgoroth by Carnan in Doomshadow. Aghast my forest destroyed, my brood scattered. Now again, fire is buried, drowned in ice. And from decay come bloom. The circle is unbroken. It was an Uruk in Gorgoroth. This Zog. Chainer of Targoroth. To ten, którego nie udało nam się wtedy zabić na koniec, to postanowił się spierdzielić, jak słyszał Targorotha. A necromancer. He is near. Stains air with orc magics. Cunning he. Dwimmercraft. Like tidewaters, baseborn, beset by death. They come for you. By my oath, we will find him and honor your sacrifice. Fetter the fowl or return them to dust. Defiled is the land. Cursed is the maker. Czyli jednak chyba nie umarli się pojawią tutaj. Bo tak było gdzieś wspomniane o nieumarłych. Chyba jakaś runa bany nieumarłych. A tak, chyba gdzie są nieumarli? Nie ma. A jednak chyba się teraz pojawią. Haste, the death talker is near. Tormented beast is he. Strayed to flesh and be done. All our work will be for naught if Sauron can raise the dead. This Zog cannot be far off. This is Zog's disease. Jawy, to są nieumarli. Widać po oczach. Mają zielone oczy. Ale my możemy sobie ich dosyć łatwo powybijać. Znajdź miejsce pojawiania się zjaw. No to idziemy od razu tam na YOLO. O, nawet tego typa się wbiliśmy na dzień dobry. We meet again. Jak awansował z 20 poziomu do 47. Za skurwysyn. You're the inspiration for all this. What better army to defeat a dead man than a legion of undead orcs? Co on jest? Łatwopalny, chory, no chociaż tyle. Oszamiany przez ataki ukrycia i ranią go z takiego dystansu. Więc sobie go tutaj zrobimy tak. Kurna, spierdzielił. O, jeszcze on ma klątwę. To jest skurczybyk mocny. Jeszcze mnie kują tutaj, bio. Ja pierdolę, tu zaraz zdechnę. You're not fighting us, Ranger. You're fighting the future. No nie mów, że znowu będę podbijać 50 lokalizacji, bo ten zacznie ataki armią nieumarłych. Ja pierdolę. Ja myślałem, że zaraz będzie końcówka. Ten znowu spierdoli. Nie, jeszcze nie. Oczyść totem. Dobra, totem jest oczyszczony. Musimy po prostu wybić pozostałych, co zostali. Tych nieumarłych. Ja pierdziele, ich nawet nie możemy parować. Fuck. Okej, okay, pozbyliśmy się ich. Quest zakończony. Jakieś zwinszowanie, czy coś tego? Dobra, ale zrobimy sobie ich za jakiś czas. Wrócimy sobie do tego. Nie wiem w ogóle, gdzie może być quest z nimi w tym momencie. To mnie irytuje, że to jest tak nasrane, a mi się tego nie chce w ogóle robić. Nie chcę się w to w ogóle bawić. Będziemy sobie jeszcze zrobić... pobawić się z Bruzem. A przynajmniej zacząć się z nimi bawić i dokończyć w kolejnym odcinku. Dobra, jesteśmy zająć się Bruzem. Wodzi się bardzo wysoko, sprawdzić go na ziemię. W ogóle oglądając sobie, bo sprawdzałem, czy jest możliwość, żeby Bruce nie zdradził. O, jest, czurnik. Bruce has taken over your fortress. I figured that was the plan when he stabbed me in the back. From the back, right through to the front. I mean, you were like bleeding just... Sorry. The point is,
The other orcs know that you had bruise, which you'll suffer me now. And they know he broke free, which has caused quite an impression, let me tell you. Orcs are lining up to follow him. Now, I'm not one to tell you how to do your business, but you need to put a stop to him right away. And you might want to mount a rescue. A rescue? Yeah, he's taken over a bunch of prisoners, one of whom is your overlord, I'm pretty sure. You might want to save him. Where? This way. Really, it was like you were stuck on a spin. Just... Quiet! Skurna, jaka super postać tego małego jest. W pierwszej części był irytujący, ale ta jest zarąbisty. I'm a really good scout. Scouts go on ahead. And die? That's why I'm so good. Right, here we are. Commence scouting. So far, so good. There are two more prisoners. Yes, you said three, and we've got one. I can count. Jezu, jak te rozmowy pomiędzy nimi są cudowne. God damn it. Właśnie, zacząłem wtedy mówić i nie skończyłem. Patrzyłem sobie, jak wygląda... Czy jest dialog, że Bruce nas nie zdradza? Czyli po prostu nas musi zdradzić. I... zerknąłem, że będzie... Nie, to nie jest spoiler wielki, na razie mu wpuścimy w pierdol, co nie? Zamiast go zabijać, możemy go z... Ten, jak to się nazywa? Zhańbić. I tutaj, przy hańbieniu, jest kompletnie inny... dialog fajny, jeżeli go zhańbimy później. No dobra, to oznacza, że mamy podejście do niego kilka razy, ale... Ale jednak to oznacza, że... taki fajny szczegół. Jak chcecie to dokładnie zobaczyć, to sobie zerknijcie bardziej na YouTube. Powiem wam szczerze, ponieważ nie będę tego robić cały czas, a jest też fajny dialog dodatkowy. Chyba mi się dźwięk zbugował w grze. Prawie nic nie słyszę. Okej, odbugował się. Zhańbię go pewnie raz, ale jakbyście chcieli zobaczyć, co będzie, jak zejdzie mu poziom do pierwszego, to zobaczcie sobie na YouTube. Oczywiście dźwięk się zbugował tutaj. Well, I guess that's it then. You can get back to your warmongering and I'll... Hello? We are not done here. Bruce. Oh, right, Bruce. In his fortress. Your fortress. My owner's fortress. When the fortress was mine. It's a wee bit drafty, but oh, the views. I mean, I made a lot of improvements to that place. Like your tunnel. Yeah, I had an escape tunnel. Smart. Czemu nie możemy po prostu wjebać z buta do niego i mu najebać, no? Why? We don't need to get out. We could use it to get back in. Jak pomyślał. This way. I'm pretty sure. To jest, od razu się wpieprzamy do Bruce'a? O kuźwa. No, ja wolę. Welcome back, boss. So what was the plan? Rescue your boys, bring them here for some kind of reckoning. You even brought along that little shruck stain rat bag. Well, tell you what, I've got some friends too, me. Yeah. We can have a real party, a wry shindig, yeah? We can have some grog, play a few fun party games like, ooh, pull the arms off the ranger. Come at it, boys! 19 poziom. Odporny na strzały. Kurna, ja do niego po prostu biegnę. Patrzcie to. Patrzcie to. Patrz to. Patrz to. Ole mną rzucił, jebany. Może być jak na legendarny zmieniony. Ale kurde, ale będzie ciśnięty. Ale będzie klepany, to jest Ulug. A Ulugi są tutaj dosyć słabe, szczerze mówiąc, ponieważ atakują zawsze tak samo praktycznie, nie są niczym wyjątkowe. Ale go zasiekał! Jo, kto zarąbiście wyglądał! Mamy 25 poziomy kontra 11. To chyba przewidzieli, że na początku gry coś takiego się wydarzy, że będzie ktoś grał. A tutaj easy. Ja pierdzielę. No nie, no ucieka, no. Ja pierdzielę. Właśnie na tych filmikach widziałem, że on miał 40 poziom, a nie 19. I coś mi tak nie pasowało tutaj. Ale widzę, że trzeba się pozbyć tych typów. Okej, i chyba ostatni też zabity.
Nie ma chyba już kolejnego. A jest jeszcze jeden, przepraszam bardzo. Zaraz się nim zajmiemy. Jak nim jebnął, kurwysyn. Jak mu zajebał. Dobra, nie idziemy przejmować, nie ma sensu, bo mi przeszkadzają tutaj. Dobra. Teraz ostatni już na pewno nie żyje. Chyba nie pojawi się jeszcze jeden. Ale troszkę długa ta animacja była. Strzały by się przydały, więc szybko podniesiemy. A, trzeba jeszcze tych gnojków pokonać. I się udało. Nic dziwnego, jak mieliśmy ziomków na o wiele wyższym poziomie. Każdy by Bruce'a solo zabił. I odbijamy fortecę z powrotem. Jaka przemowa? To tam walnie sztalion. Its leader will soon suffer the same fate. You now hold this fortress for the Bright Lord! Yeah! Here, my enemies will find no weakness, no mercy, only the unassailable strength of my Ja pierdziele, Kellen Brimbor, ty kozaku, ja pierdolę, jaki to jest zajebisty, zajebiście stworzona postać. No i co? Podbito region ponownie. A widzę, że nie cały. Coś tam zostało na dole, czyżby teraz będziemy się bawić. Awansuj na naczelnika, kogoś dobrego, tutaj 30 poziom widzę. Dobra, a więc tak, mamy misję tutaj jeszcze z ożywieńcami oraz mamy misję, tutaj szczurnik coś od nas chce. Ale tym szczurnikiem zajmiemy się następnym razem. Tutaj ten region nie został odbity, chociaż nie wiem, czy go w ogóle chociaż raz przejęliśmy. Taka ciekawostka. Mi się zdaje, że to miejsce, Ered Clamhot, było miejscem, do którego się udawaliśmy za Morze Nurnen w Shadow of Mordor. Bo tak przynajmniej to wygląda. No i jest napisane, że jest za Morzem Nurnen. A ten ziomek wygląda jak... kto to był? Dłoń? Saurona, chyba tak się nazywał, coś ten deseń. Nie, wieża, to był wieża, sorry. Mi się zdaje właśnie, że to był ten typ. O, tak sobie szukam... O, Barad-dûr tutaj jest. A my Barad-dûr mamy zajęte dla nas. Ale patrzę sobie, czy są jakieś lokalizacje, których już byliśmy. Chyba Durtang byliśmy i Czarnej Bramie. Shadow of Mordor, czyli to były te dwie lokalizacje, tak mi się zdaje, których byliśmy. A tam aż zapierdzielaliśmy do... Żeby się spotkać z typem tamtym, z wieżą. Ale co, mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Powiem wam, że wyjątkowo... co, ten pomnik rzeczywiście trzeba zniszczyć, czy to jest znowu kolejny bug? To jest... A nie, trzeba zniszczyć. God damn it. Plemienie machin. Trzeba niszczyć pomniki. No i tak, my się widzimy w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zagram ten... Pójdziemy sobie do szturnika i dalej będziemy chyba z ożywieńcami walczyć. I powiem wam tylko, że... zrobię wyjątkowo coś, czego nie robiłem od dawna, czyli nagram odcinek do przodu, gdyż mam taką okazję. No i wyjątkowo nie musimy pchać fabuły głównej do przodu, czy ten pobocznych tutaj questów do przodu, tylko możemy od razu fabułę główną lecieć. Więc do zobaczenia już następnym razem, pewnie niedługo. Na razie, cześć, pa!